Cześć, witam was w kolejnym odcinku Androx i bawi się Redstone. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję wam, jak zrobić automatyczną przepalarnię. A więc, tak wygląda nasza automatyczna przepalarnia w stanie gotowym. I tak, tutaj wkładamy paliwo, które chcemy przepalić, które będziemy przepalać. Na przykład węgiel drzewny lub takie podobne substancje. Tutaj dajemy surowiec do przepalenia, na przykład mięso surowe lub żelazo, złoto. I tak, tutaj otrzymujemy gotowy produkt. A więc pokażę wam, jak to jest zbudowane. Tutaj widzimy piecyk jest. I tak, tu jest zwyczajna skrzynka, tu jest trap chest i tu jest znowu zwyczajna skrzynka, dlatego można je postawić obok siebie. Tutaj jest taki mały zegar. Chyba najmniejszy, jaki można zrobić. I tak. Z tej skrzynki hopery transportują węgiel lub inne paliwo do pieca. Tak, z tej skrzynki nasz surowiec jest transportowany bezpośrednio do pieca, do przepalania. I tak. Tutaj z pieca jest hopper, który przesyła do dropera nasz surowiec przepalony, który przesyła, trzy dropery tutaj są i przesyłają do skrzynki. A więc może pokażę wam, jak to zbudować. Tak, potrzebny nam jest na pewno jakiś blok, droper, piecyk, lej, czerwony proszek, skrzynka, ta trapet chest, zwyczajna skrzynka. Teraz mam dwie trapy z tymi naszego. Repeater oraz czerwoną pochodnię. Zacznijmy budowę od zegara. Tak, stawiamy jeden blok. Na tym bloku stawiamy czerwoną pochodnię. Teraz budujemy dwa bloki do góry, które możemy rozwalić. Stawiamy tak repeater. Przesuwamy go na... opóźniamy go o maksymalną ilość, czyli 4. Stawiamy czerwoną pochodnię. Teraz tak. Stawiamy na tej czerwonej pochodni jeden blok. I z tej strony drugi blok. Widzimy, działa. Tak. Teraz naszym zadaniem będzie budowa... może tak. Pierwszy damy piec. Tak. Teraz tutaj damy lej. Drugi lej. Tutaj następny lej. Tak. Teraz tutaj zrobimy, damy te dropery. Muszą być one skierowane do góry. Jeden. Drugi. Trzeci. Teraz tutaj jeszcze dajemy jeden hopper. Oczywiście, żeby umieścić na przykład hopper lub coś innego na takim bloku, musimy kliknąć shift. Czy nam się uda? Czyli teraz tak. Na środku stawiamy trap chest. Oczywiście shiftem. A to jest zwyczajne skrzynki. I to już jest gotowe. Teraz wam tylko zaprezentuję, że to działa. Bierzemy tak tego. No i jeszcze może... Iron... Tak. Dajemy... Tutaj dajemy paliwo. Widzimy, ciągnie paliwo. Paliwo jest transportowane. I jest już piec. Tak, tutaj dajemy nasz surowiec do przepalania. Który będzie wędrował. Jak widzicie, już wędruje. I zaczęło się przepalać. Zaczyna powoli znikać. Wędruje tutaj. Jak widzimy, to się przepali. Będę to wędrować tu. No, ale widzimy, jest tutaj stek w tej skrzynce. A więc to jest chyba wszystko w tym odcinku. Aha, jeśli chcecie jeszcze zastopować ten mechanizm, e,
To tak, musimy lokal gdzieś w dźwignię i postawić ją tu i zatrzymuje się nas mechanizm. Ja to jakoś nie umiejscowiałem tej dźwigni, ponieważ tak strasznie nie laguje, a po prostu jeśli wam przeszkadza to cykanie takie ciche, no to po prostu musicie jakoś sobie zrobić obejście i ustawić pochodnie i gotowe. To więc dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, dziękuję wam za wszystko i szybka, trzymajcie się ciepło.